Witajcie, z tej strony Piotr. Oto filmik o pierwszym omnibusie twórczości Jonathana Hickmana w seriach Avengers i New Avengers. Zawiera, jak widzicie, Avengers 1.23, New Avengers 1.12, Free Comic Day, Infinity 6, kilka fajnych dodatków, w tym historia Small World. Zajrzyjmy do środka. Hickman. Bardzo fajnie planował całą historię. I tak powiem wam jeszcze, że ta chronologia tutaj nie jest aktualną. Ta chronologia tutaj przedstawia, gdzie który artysta jest odpowiedzialny, więc to jest trochę mylące może. Ale tak jest. Najważniejsze, że omnibus jest chronologicznie ułożony. Także to jest najważniejsze. Spis treści jest mylący, ale... Bardzo mi się podoba, jak to jest przeplatane. Z jednej strony jest Thanos, z drugiej budowniczy. Jest też oczywiście kwestia moralności bohaterów. Czy to Namora, czy członków Illuminati. Fajnie też budowany jest globalny zespół Avengers. Przez Starka i Kapitana. Nie zawsze błyszczą postaci z pierwszego planu. Są też nowe postaci. Dobre, jak i złe. Illuminati. Hank McCoy, zastępujący Xaviera. Decyzja, która odmieni relacje Stark Rogers. Ma wiele, wiele lat. Choć w kontekście Secret Wars można powiedzieć, że krótkie na to. Jest i Doktor Doom. Fajnie, że Avengers są wciągani w globalną sieć powiązań. Ziemia jest w końcu dostrzegana jako istotny gracz w kosmicznej mapie. Hickman manewruje między wątkami. Jest też trochę Bonda. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, że ten omnibus jest tak, a nie inaczej poukładany. Zawiera wszystko, co potrzeba, by się cieszyć fabułą. Bardzo gruby album. Thanos i jego potomek tego szukał. Graficznie też pięknie to wygląda. Jest też starcie Thor, Thanos. I
najciekawsze na końcu. Jak już bohaterowie myślą, że wszystko za nimi, są wyśmiani i przedstawione są im prawdziwe zagrożenia. I kolejne raz stwierdzenie Everything Dies. Mamy też kod budowniczych. Jest też dodatkowa fajna historia z udziałem Silvera Surfera. Teraz zaczniemy. Masa dodatków. Może wszystkich nie pokażę, bo ten film już trwał bardzo, bardzo długo. Najbardziej mi się podobają z nim Avengers. Chociaż Avengers też trzyma poziom. Szkice. Kolejny zeszyt z Shang-Chi, ale trochę ocenzurowany. Jest też z udziałem Mojo, z Robertem da Costa, Kamalem. Fajna, zabawna lektura. Zdecydowanie warto nabyć ten omnibus. Ktoś lubi fajnych Avengers w kosmosie, będzie miał. Ktoś lubi na Ziemi, żeby bardziej walczyli, też będzie miał. Hickman przede wszystkim stawia na rozwój postaci. Zdecydowanie warto to przeczytać.